Ile prawdy jest w Obcym? Ksenomorf to główna postać serii filmów Obcy. Nazwa ta oznacza tyle co obco wyglądający. Sam wygląd tego przerażającego kosmity został wymyślony przez artystę surrealistę Hansa Rudolfa Geigera. Przygotowane przez niego szkice koncepcyjne do filmu Obcy Jamesa Camerona są być może jeszcze bardziej mroczne niż sam film. Duża część pomysłów nigdy nie została zrealizowana w serii. Niektóre z nich zostały jednak zrealizowane w Prometeuszu. Ciekawe jest jednak to, iż mimo tego jak obco ten potwór wygląda, wszystkie jego cechy spotkać można także u organizmów na Ziemi. Jest tak najprawdopodobniej dlatego, gdyż twórcy obcego rzeczywiście się na nich wzorowali. Przykładowo, charakterystyczne dla ksenomorfa podwójne szczęki, które pomagają mu zabić ofiarę, posiadają także ryby murenowate, należące do węgorzy. Podobnie jak u obcego, szczęka ta jest schowana w jamie gębowej i rybak wykorzystuje ją do atakowania ofiary. Z kolei sama królowa matka ksenomorfów miała być wzorowana na małym skorupiaku unoszącym się w wodach mórz, zwanym Forima. Kwas zamiast krwi? Wszyscy mamy stężony kwas w naszych żołądkach. Przed samostrawieniem broni nas śluzówka żołądka. Dlatego właśnie obcy pokryty jest śluzem. Toksyczną krew mają nie tylko wspomniane mureny, ale także robaczki świętojańskie. Obcy umie też odnaleźć swoją ofiarę w całkowitej ciemności. Niektóre węże, np. pytony i grzechotniki, również potrafią widzieć swoją ofiarę w ciemnościach. Wykorzystują do tego fakt, że każde ciało emituje promieniowanie podczerwone. Co również ciekawe, nie wykorzystują do tego swoich oczu, ale mają do tego odpowiednie termoreceptory. Są to cienkie i silnie unerwione błony czułe na temperaturę, wewnątrz których znajduje się chłodząca je komora powietrzna. Być może pod tym względem bardziej niż do węża, obcy podobny jest do rekina. Oprócz bardzo czułego węchu, słuchu i wzroku, rekin posiada jeszcze dwa inne zmysły. Pierwszym jest linia boczna, która wyczuwa zawirowania wody wywołane ruchem ofiary. Drugim są ampułki Lorenziniego, które wyczuwają minimalne zmiany pola elektrycznego generowanego przez wszystkie żywe organizmy. Ukrywanie się za przeszkodą nic nie da. Pancerz chroniący obcego to z kolei nic innego jak egzoszkielet, który spotykamy na przykład u owadów. Egzoszkielet zbudowany jest z wielocukru zwanego chityną. U obcego natomiast jest on podobno zbudowany z innego związku organicznego teflonu. Ze względu na swoją odporność na wysoką temperaturę oraz na zabrudzenia, teflon świetnie się nadaje jako powierzchnia dla patelni. Do tego trzeba jeszcze dodać, jest niewrażliwy na większość stężonych kwasów. Praktycznie nie reaguje on z niczym, ani niczym się nie rozpuszcza. Najlepiej rozpoznawalną cechą obcego jest jednak jego pasożytowanie na ludziach. Ksenomorf składa w ciele człowieka jajo, które dojrzewa żywiąc się gospodarzem. Obcy embrion nie czyni człowiekowi żadnej krzywdy, do czasu wyklucia. Ten przerażający cykl pasożytowania jest niestety powszechny w przyrodzie. Przykładowo, pasożytnicze osy składają w ciała gąsienic swoje jaja, które rozwijają się w żywym nosicielu do czasu aż urosną na tyle, aby wygryźć sobie drogę na zewnątrz. Larwy przez cały czas utrzymują nosiciela przy życiu. Zjadając go żywcem, omijają kluczowe organy. Co straszniejsze, paraliżują swoją ofiarę, a układ nerwowy zjadają ostatni. Biedne gąsienice czują wszystko do samego końca. Kilka innych cech obcego również spotykamy w przyrodzie. Układ hierarchii roju, gniazda wyklejane materiałem organicznym, ogoń, broń, przemiana larwalna, zmiana płci, kradzieże DNA. Faktem jest, że obcy jest dlatego taki straszny, gdyż łączy te wszystkie przerażające cechy w jednym organizmie. Przeraża nas jego czysta, drapieża natura. W tym momencie zastanawiać może, czy takie organizmy jak ksenomorf mogą naprawdę istnieć gdzieś tam we wszechświecie. Czy obcy bardziej przypominają ksenomorfa, czy też przyjaznego ET? Czy pierwsza napotkana przez nas obca cywilizacja będzie pokojowo nastawiona, czy też będzie bardzo agresywna i destrukcyjna? Odpowiedź oparta na ziemskim życiu może zaskoczyć. Jest wielokrotnie bardziej prawdopodobnym, aby obcy przypominali wizję Ridleya Scotta, niżeli Stephena Spielberga. Wynika to z brutalnych praw przyrody, ewolucji, doboru naturalnego i cech wspólnych dla życia. Inteligencja przykładowo powinna rozwinąć się przede wszystkim u drapieżników, którym jest ona potrzebna. Przykładem są lwy i antylopy. Lwy, aby zabić antylopę, muszą zebrać się w grupę, zorganizować natarcie z różnych stron, skoordynować atak, wypłoszyć i wymęczyć zwierzynę współdziałając, dzielić się zdobyczą wedle hierarchii, adaptować do ciągle zmieniających się sytuacji i szybko reagować. Wydajny mózg bardzo się tutaj przydaje. Co natomiast musi zrobić antylopa, aby przeżyć? Jeść trawę i uciec, kiedy ją gonią. Otrzymywanie wydajnego mózgu byłoby tu nawet niewskazane, gdyż wiązałoby się z tym niepotrzebny wydatek energetyczny organizmu, co oznaczałoby, że antylopa musiałaby jeść jeszcze więcej. Człowiek osiągnąłby obecny stopień rozwoju, gdyby nasi przodkowie byli wegetarianinami? Czy zebrałby się w plemiona? Czy rozwinąłby język do koordynowania działań? Czy mamy dowody przypuszczać, że u obcych cywilizacji ewolucja wyglądałaby inaczej? Raczej nie.
Stąd przestroga. Obcy z filmu Obcy jest czymś trochę więcej niż wizją artystyczną filmowców. Takie życie naprawdę mogłoby istnieć.